Państwa, ponieważ zakończyliśmy uchwały planistyczne, chciałabym tu podziękować za współpracę pani Ani Kozłowskiej. Wiemy, że ona odchodzi z pracy. Życzyć wszystkiego najlepszego na nowej drodze zawodowej i podziękować za wieloletnią pracę na rzecz Gminy Kraszów. Ja chciałbym się oczywiście dołączyć do wyżej pana przewodniczącego. Ja chciałbym tylko nadmienić, że moja droga samorządowca pokrywa się z okresem pracy pani Ani Kozłowskiej w tej gminie. I muszę powiedzieć, że miałem możliwość obserwowania pracy, efektów pracy pani Ani Kozłowskiej od samego początku do dnia dzisiejszego i mogę powiedzieć tutaj śmiało. Prowadzi najlepszy referat w tej gminie. Mam nadzieję, że ponieważ przenosi się do innej jednostki samorządu terytorialnego, w związku z tym będziemy mieli jeszcze z nią możliwość współpracować, może nie bezpośrednio, ale pośrednio jako współpracujące ze sobą jednostki samorządu. Ja życzę pani Ani, żeby znalazła jak najwięcej zadowolenia w swojej przyszłej pracy, żeby miło nas wspominała, żeby pamiętała o gminie Raszyn. My będziemy o niej zawsze pamiętać. Mam nadzieję, że będzie nas odwiedzała i że będziemy mogli korzystać również dalej z jej umiejętności, z jej zdolności i z jej olbrzymiej wiedzy w zakresie planowania przestrzennego. Bardzo dziękuję pani Aniu za pani dotychczasową pracę. Życzę samych sukcesów. Żałujemy, że odchodzi. Robiłem wszystko, żeby nie odeszła, ale z drugiej strony rozumiem, że droga zawodowa to jest pewne wyzwanie. Trzeba podejmować trudy z tym związane. Trzeba podejmować nowe, mam nadzieję, obiecujące wyzwania. Bardzo dziękuję. Pracowałam w tej gminie od 2003 roku, czyli już 8,5 roku minęło. Rzeczywiście były różne chwile, czasem trudne, czasem prosto jakoś rozwiązywaliśmy problemy. Niemniej jednak wspominam tutaj tę pracę i dobrą atmosferę w urzędzie. We wszystkich trzech kadencjach, których miałam możliwość pracy, ja to dobre, miłe i będę zawsze pamiętać o tej części mojego życia zawodowego tutaj. I bardzo dobrze mi się tutaj współpracowało zarówno z radnymi, jak i z pracownikami, z władzami gminy. Dziękuję. Czy to uciążliwi radni są powodem, czy skąpy wójt? Znaczy ta skąpość to tutaj jest też po tej samej stronie. To już moja decyzja taka osobista, ponieważ wracam do swojej rodzinnej miejscowości. No nie ukrywam, że dojazdy tutaj do pracy 20 km w jedną stronę, a jest to trochę uciążliwe. Zwłaszcza zimą, a teraz w sytuacji, kiedy ruch jest zmarzony bardziej z roku na rok, no jest to uciążliwe. Tak podjęłam decyzję. Autostradę mam teraz. Jedną chwilę, proszę o chwileczkę pozostania na sali, ponieważ tak się składa, że z dniem 1 grudnia pani Ani już nie będzie u nas w urzędzie. Chciałbym przedstawić nowego kierownika referatu planowania przestrzennego. Osobę, która pracuje od wielu lat w naszym urzędzie.
osobę znaną, jednocześnie osobę, która bardzo dobrze zna sposób pracy referatu, zakres pracy referatu i myślę, że będzie dobrze wypełniać rolę nowego kierownika. W tej chwili pani Monice Łachniak powierzyliśmy obowiązki pełniającego obowiązki kierownika referatu Badania Pani kierownik jeszcze mam taką prośbę nowej, żeby szersze drogi planowała.